Cześć z tej strony, Chester. Jak poznajecie niektórzy po maszynie, jesteśmy dzisiaj w Gier Domański. Jest z nami dzisiaj główny gospodarz Radek. Ciągnij 8200 John Deere. Z tyłu mamy talerzówkę, to jest Joker 8-metrowy, tak? Tak, 8 metrów RT. Jest akurat, to nie jest to radka maszyna, to jest akurat pożyczony, bo udało się, żeby pożyczyć, po prostu popracować, bo w planie ma kupić jakąś talerzówkę. No i jest może troszkę jest duża jest, do... Jest za duża, ale ciągnik daje radę. Tak, ciągnik daje radę, a to jest akurat tylko pożyczone na test, bo w planie był... Mniejszy nie mieliśmy w okolicy i od nikogo pożyczyć. Dokładnie. Więc to jest tylko na razie na test. I... Bo pracujemy na talerzówce Lemkenie Rubinie 3-metrowym, bo ona pracuje z ciągierem 150R-ką. Jesteśmy z niej zadowoleni, ale chcemy kupić większą talerzówkę właśnie do tego ciągiera. No dokładnie, pod ten ciągnik konkretnie. Dobrze, nie będziemy przedłużać, jedziemy. Nie wiem, czy będzie nas dobrze słychać akurat, ale to zobaczymy. Pracujemy na Czerwierze 8200. Motor nie jest nieszalny, jak to wszyscy twierdzą. Dzionik jest u nas w gospodarstwie trzeci sezon. Jesteśmy z silnika zadowoleni, a szczególnie, że ma tą moc. Dzionik u nas pracuje z trzema maszynami. Główną maszyną jest Horsch Terrano FX 4 metry z dosownikiem do nawozów, partnerem, który mamy umieszczony na przednim tusie w silniku. Następną maszyną, którą pracujemy w gospodarstwie, a z którą ten ciągnik pracuje, to jest Kłębosz z Expomu, chyba model Pekas. I następną maszyną, to właśnie co teraz mamy na testy, to jest ten Horsch Joker 8 metrów RT. U nas w gospodarstwie pracuje ciągier 155R, którego zakupiliśmy też chyba 3 lata temu, nowego. I mamy do tego ciągiera talerzówkę Lemkena Rubina 3 metry. Maszyna sprawdza się w naszym gospodarstwie, tylko za mała jest, nie jest wydajna. Chcemy właśnie zwiększyć wydajność maszyn i zmienić maszynę na... a może właśnie na Horsza. Bo akurat nie mieliśmy możliwości przetestować tak Lemkena 6-metrowego, ale tak jak sami widzicie, z ósemką dzionik daje rady. Robimy właśnie płytką uprawę po kukurydzy. Następnie pójdzie Horsch Terrano z nawozami na głębokość chyba 25-27 cm. Po czym na wiosnę będziemy siali właśnie jęczmień browarny. Jakie nawozy będziesz dawał? Nawoz... akurat w tej chwili nie pamiętam, bo mamy wszystko rozpisane, całe nawoszenie pod jęczmień. Bym musiał sprawdzić właśnie, jakie nawozy będziemy dawali i w jakiej tawce. Ja tutaj dodam też również, jeżeli faktycznie jakaś nowa talerzówka pojawi się, na razie pewnie 6-metrowa, bo tutaj był w planie z Horsza właśnie Joker, ale 6-metrowy, no ale niestety nie udało się. Miałem przyjechać na testy, ale pojechało do innego gospodarstwa i od razu już tam została. Tak, no, nie... niestety takie sytuacje się zdarzają i tutaj była możliwość wzięcia 8-metrowej od znajomego. No, ciągnik jak widać sobie radzi. Jeżeli pojawiłaby się jakaś nowa talerzówka, bo jest plan zakupu, ale kiedy to będzie, to jeszcze nie wiadomo konkretnie. To będzie do sprzedania, że właśnie tamten Lemken 3-metrowy. Tak, Lemken Rubin. Tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany na przykład, to śmiało możecie pisać do mnie. Bo jest chyba ona nawet na OLX wystawiona, tak? Tak, właśnie zacząłem ogłoszenie wystawić, ale jeszcze nie została właśnie wystawiona. No to wtedy, jeżeli będzie to wystawione,
nawet podesłać linka, żeby sobie ją obejrzeć. Ewentualnie jak ktoś byłby zainteresowany, to byłaby możliwość na nie przyjechać, na przykład obejrzeć sobie. I nawet byłaby możliwość wytestować talerzówki w polu z ciągnikiem. Albo z tą ósemką, albo z czerwierem 155-konnym R. No to tutaj właśnie najważniejsze, bo jest, jak jest możliwość przetestowania, zobaczcie jak ta maszyna faktycznie pracuje, no nie? Dużo ludzi właśnie się zdziwiło, że ten model 8200 daje sobie spokojnie radę z tym Horschem. No to podkręcony ciągnik nie jest, ma moc nominalną 220 koni i powiem, siłę uciągu ma, ale tak jak widzicie, jest poślizg. Jest poślizg, jakieś 10-15%. A wynika to z tego, no, za wąskie opony i łyse opony mamy z przodu. Ale planujemy troszkę w ten ciągnik zainwestować. Planujemy poszerzyć, zamontować szersze opony. A może być tak, że pojawią się z tyłu opony na pliśniarkach. Właśnie to uprawy z Horschem i z Terrano. Był zamiar ciągnik sprzedać, ale chyba nie zostanie sprzedany. Chyba zostanie tylko troszkę doinwestowany. Wizualnie być może, że zostanie troszkę odnowiony lakier. I tak jak mówiłem, pewnie nowy komplet opon się pojawi. Przeważnie kosmetyka. Zostanie mu odnowiona kosmetyka, żeby ta perełka wyglądała. No. To już nie będzie to R, ale zawsze te 8200. Tak jak sami widzicie, pracujemy z prędkością od 9 do 10 km na godzinę. Obroty od 1780 do 1980 w takich granicach. I startujemy tak przeważnie od biegu 7 do biegu 12, tak udaje nam się ciągnik rozpędzić. Pracujemy w gospodarstwie już trzeci sezon, czwarty na uprawie pezorkowej. Po żniwach leci przeważnie kłębosz albo płytka uprawa lemkenem rupinem. Następnie stosujemy Horscha Terrano z nawozami. Właśnie szukamy siewnika, który nam to pasuje i który spełni nasze oczekiwania i wymogi w uprawie pasorkowej do szybkiego siewu. Mieliśmy właśnie Kona Expro 3 metry, a na wiosnę właśnie mamy mieć Horsch Apronto 3 albo 4 metry. I zobaczymy właśnie, która maszyna nam się lepiej spodoba i po której maszynie będą lepsze wschody. Przeszliśmy na uprawę bezorkową, ponieważ między uprawą orkową a bezorkową no, różnica jest. Zostaje więcej wilgoci w klepie. No i po prostu szybciej, wszystkie prace są szybciej wykonane i no, mniej zapieków agrotechnicznych jest. Bo przygotowy jesteśmy 2-3 razy i mamy święty spokój. Tutaj akurat właśnie radka gospodarstwo. W tej chwili bazuje tylko i wyłącznie na kukurydzy, jęczmie niprowarnym i... Na pszenicy ozimej. I pszenicy ozimej, tak, ale coś tam jeszcze chyba owiec się jest. Tak, w tym roku był zasiany owiec na areale chyba 30 hektarów. Ale właśnie w tym roku już zaplanowaliśmy, że będziemy siali słonecznik. Okay. Właśnie na tych ziemiach lżejszych. No to tak jak tutaj wspominałem w vlogu z Michałem, że rolnicy u nas na okolicy, no niektórzy będą próbować właśnie uprawę słonecznika i jednym właśnie z takich gospodarzy to jest Radek. Tak, no pierwszy raz będziemy siali słonecznik i właśnie zobaczymy, spróbujemy jak to wyjdzie. Miejmy tylko nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z tego roku w przyszłym, no niestety. Tutaj wszyscy byli stratni na zbożach, jedyna była nadzieja w kukurydze. No tak, w tym roku kukurydza ładnie sypała, plony też były, ale wszystko zależy od odmiany i od stanowiska, bo na niektórych klepach całkiem różne odmiany różnie sypały. Przykładowy plon kukurydzy wahał się od 15 do 18 ton. Mokrej. Oczywiście przy wilgotności, bo w tym roku wszystko kukurydza była mokra,
jak kosiliśmy, to najniższa chyba wilgotność, najmniejsza, to była 30%. No i oczywiście chcielibyśmy z góry podziękować za te miłe komentarze co do właśnie radka gospodarstwa. Cytuję Perełka, bo tak, oczywiście chodzi o tego John Deere'a. Co fajnie to wygląda, stara maszyna pracuje z nowymi maszynami, no i fajnie to wygląda, według mnie osobiście. Również prosiłbym tutaj o wyrozumiałość co do tego vloga, bo tutaj jest to pierwszy vlog w naszym gospodarstwie. Tak, właśnie w jego gospodarstwie i prosiłbym o wyrozumiałość, wiadomo. Pierwszy zawsze jest najtrudniejszy. Tak, jest ciężko się przełamać co do tego pierwszego tutaj. Zobaczymy, jeżeli będziecie chcieli vlogi tutaj z Radka właśnie gospodarstwa, to może się pojawią, jeżeli oczywiście będzie chciał, bo nie? Tak, jak jesteście zainteresowani, łapka w górę i zawsze nowy vlog może być u nas w gospodarstwie. To już teraz będzie ciężko raczej na jesień, bo to jedynie zostało ci talerzowanie, tak? To wykonujemy już ostatnie prace w tym sezonie, w tym roku. I następne prace, jakie ruszymy w gospodarstwie, będą na wiosnę.